Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Void Train. No i co? Wjeżdżamy sobie powoli. Shiro sobie wziął oczywiście przy okazji łyk kawy w końcu. I wchodzimy do kolejnego Voida, do kolejnej pustki, do kolejnej stacji pustki. Nie wiem dokładnie, co to jest tak naprawdę. I nawet nie wiem, jak to nazywać, czy to jest po prostu jakiś portal do kolejnej części pustki, czy pustka jest skończona, czy jest nieskończona, nie mam pojęcia. Mógłbym tutaj zacząć dywagację na ten temat, ale nie chcę, bo piję kawę. Ale partikle mają ładne. I rozumiem, że teraz znów sobie... There's a smell. It's weird. I don't recognize it at all. Ooo, rozejrzy się pokój ze stwór. Czy jest jakieś stworzenie, które nie próbuje mnie zabić? Rozejrzy się po okolicy. Dobra, dobra, ale to za chwilę. To za chwileczkę. Widzę, że chyba tutaj można mieć maksymalnie dwa wagony. Dobra, kolejne sztabki żelaza. Tu sobie oczywiście złomik wsadzamy. Tutaj jest kolejny, ale to sobie zaraz poogarniamy. Miedziucha. Tu nic, tu nic. Tu możemy sobie chemię włożyć. Właśnie. I chciałem jeszcze sobie przy okazji zrobić to. I to zrobię. Akurat nam starczyło bidon z wodą. Będzie spoko. Ukończono. I tak, zgniatarkę. Odblokowuje strukturę zgniatarkę. Odblokowuje wydobywanie bryłka lodu i bryłka węgla. Odblokowuje schemat miażdżenie lodu i miażdżenie węgla. Ciekawe. Odblokowuje schemat brykiet węgla. To tak trochę średnio. Potrzebujemy tak, jednego tłoku, jednej zębatki. Tylko co trzeba zrobić? Będzie na rurkę przy okazji. Komponenty, zębatki. Luz. No problemo. Jeden smart. Tylko tak, gdzie my mamy... No tu jest laboratorium, bo teraz ja się troszeczkę gubię. To z pięć ci mogę dać. Masz. Troszku się gubię. Tylko tak, też chcieliśmy chyba zrobić sobie... Chcieliśmy sobie zrobić zbrojownię. Potrzebujemy dwóch sprężyn. Dwie sprężyny chyba nawet tu były. Jedna sprężyna była. Ale spokojnie, mamy dużo żelaza. Teraz sobie tego gotowstwa wyprodukujemy. Dwie sprężyny, tak? Niech będzie. Zrobiło? Czy ja to już mam? Ej, hola hola! Belka z wodą. A, no tak, bo my to robiliśmy. Ej, ale no to trochę nie fair. Przecież ja robiłem smar. Znikło. Zniknęło. Halo, co to za znikanie mi tutaj. Dobra, dwie sprężynki. Tylko tak, bo my chcieliśmy zrobić to. A ja potrzebuję tłoka. Toka. Potrzebuję tłoka. Przy okazji potrzebuję jeszcze... To możemy zamienić. To w sumie też możemy zamienić na razie. A, to jest lód w ogóle. Dobra, nieważne. Wiem. Nadal nie mamy tu miejsca na to. Bo ja chciałem sobie zrobić oczywiście zbrojownię w końcu. Którą już miałem wcześniej, ale no niestety nam ją zepsuli. Zepsuli nam ją. Dlatego sobie zrobię to tu. O. I tu, a właśnie możemy sobie zmienić. Coś sobie zmienić możemy. Nie możemy sobie nic zmienić.
Ja bym sobie zrobić jeszcze tą pojemniki, półkę na pojemniki. I to w ilości pewnie ze dwie. Bo do tego potrzebujemy dwóch śrub. To też jest do zrobienia. Drogie jest to wszystko. Dwie śrubki. Dobra, zrobiłem pojedyncze. No to robimy drugie. Okidoki. Chciałbym zrobić sobie tutaj dwie półki właśnie na ten pierdzielnik, jeżeli chodzi o bronię i tym podobne. Zadając życia, to ja teraz nie zrobię sobie tych półek nawet. To potrzebuję na półki. No właśnie, dużo żelaza. A żelazo już tam się skończyło. Tapki, no naprawdę tego żelaza to leci jak... Jak nie wiem. Kolejna dyszka wleci. Jak widzę, tam mamy questa, czyli... Tym razem może albo nie. Albo i nie. Nie, pójdziemy chyba tam. Standardowo pójdziemy tam. Okej, właśnie, co my dalej potrzebowaliśmy tu? Jeden tłok, jedna śruba. Tłok, 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 tłok. Tłok, to smar było potrzeba, to mamy ten smar. Dobra, jedna śruba. Jedna śrubeczka. I możemy sobie zrobić zgniatarkę. A raczej ją wymyśleć. Dobra. Brykiet węgla. To też byśmy mogli zrobić bez problemu. Praska. Tylko nie wiem, czy ja nie chcę po prostu sobie zrobić w tej chwili właśnie zgniatarki. Bo nie jest ona droga. Bez problemu zrobilibyśmy sobie kolejny smar. No nie. Ale to nie tu. Ile? To nie tu, to tu. Próbuję jeszcze jednego smaru, albo i ze dwa nawet. Potrzebujemy tłoka, dwóch... Nie, to było jedno. Jedna zębatka. Jedna zębatka, jeden tłok. Ja mam pamięć złotej rybki, więc musicie mi to wybaczyć, że ja sobie tak sprawdzę. Dwie zębatki. Dwie zębatki... Tłok i śruba. Dwie zębatki, tłok i śruba. Tłok już mamy. Jedna zębatka. Jeszcze jedna zębatka. Ja się kawę przez ten czas napiję. Idę za szybko. I śruba. Brak miejsca na ukończony produkt. Nie oszukuj. Nie oszukuj. Użyj. No ale dużo to nie daje, powiem wam szczerze. Do ulubionych, o. I co? I to nam się gdzieś pokazało? Dupa, nie pokazało się. Dobra. No i robimy zgniatarkę. Łokie to wielkie. Łopanie. To jak nam to zniszczą, to będę płakał. Otwórz zgniatarkę. Co to jest za cudo? Bryłka węgla. Rozgniata blok węgla na małe kawałki. Miażdżenie lodu. Rozgniata blok lodu na małe kawałki. Bidon z wodą. Duże naczynie wypełnione wodą techniczną. Przy lodu. No ale to nas nie interesuje w sumie. Czekajcie. Miażdżenie węgla. To jest ten węgier, który możemy sobie wypalać? Nie. To nie jest to, co myślę. Szkoda. Dobra, ale żeby tego już nie przedłużać, to sobie zostawiamy oczywiście standardowo. Tapki też sobie zostawimy. Myślę, że drewno też sobie możemy tutaj wsadzić. W sumie ten smar też. Bla, 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 bla. To też możemy sobie zabrać, bo... A nie, tak, mamy skrzynki tutaj.
Jezu, mi się myli wszystko. Dobra, to zostawiam. Idziemy walczyć, a przynajmniej idziemy zobaczyć, co tu jest. Chyba nam to jeszcze nie wymyślili dokładnie, co to może być. Nadal mnie dziwi to, co w skrzyni nie zostało zapisane. Blablabla. Nie wiem, nie mam pojęcia, co to może być. Turki. Nie dawajcie mi amunicji. Wolę surowce, znacznie. Do razy surowce wolę. To strona. Właśnie, to jest. Jackpot. Jednoręki bandyta, którym chęcią bym się zajął w tej chwili. Może coś ciekawego by wypadło. A może nie. O Jezu. Znów ta cholerna amunicja. Nie wiem, ja na przykład na swoim miejscu zbieram wszystkie książki, które tu w ogóle są. Tak, i to jeszcze po żetony. Akurat dwa żetonki. Zobaczymy, może coś ugramy. Może coś ugramy. No i lecimy. Chicken. No i co to jest? A tu jest. Nasiona roślin pustki. Tu ma 5 substancji. Nic ciekawego. No może oprócz tych roślinek, bo w końcu możemy sobie coś zasadzić. Ej. Właśnie, będziemy sadzić. Roślina pustki. Tylko ciekawe, czy dzięki temu również możemy pozyskać te nasiona, bo tego oczywiście nie wiemy. Tego oczywiście nie wiemy. Dobra, idziemy zobaczyć, co to za zwierzątko tam sobie siedzi. Czy jest przyjazne, czy jest nieprzyjazne. Oczywiście musiały być te cholerne naboje. Dobrze wiedzieć. Radnij się do laboratorium. Do laboratorium. Any ideas? Weź dokumenty z biurka. Any ideas? Ja tu nic nie widzę. I stworek? Nie widzę, żeby coś tu było, ale okej. To jest drewno. Coś tu miałem, tylko pewnie to lampka, ta, to lampka. To lampka. No i? Okej. Well, I get it. I mean, almost. I mean, it doesn't make any sense. Except that they were studying some kind of a beast trapped in a rock in the lab. Znajdź stwora w laboratorium. Jeżeli widzicie, że kamera się nie rusza, to najprawdopodobniej po prostu pije kawę. Po prostu pije kawkę. Halo, halo? Dzień dobry. Chcieliby państwo porozmawiać o Bogu? Nie? I tak pogadamy. O, różowy wąż. To musi być LGBT jak nic. Pifąż. O, parkour. No mówiłem, że to Dying Light jest, kurde. Ta ukryta wersja. Tutaj jakiś garnitur tłumaczył na Discordzie. Jest to dla kumatych. Dobra, tylko tak, tutaj nie wyjdziemy. Rozumiem, że musimy się gdzieś wspiąć, prawda? Kurwa, jestem pewny, że ja się tutaj serc wysypakuję. Jestem przekonany, że tak będzie. Prawie.
Nie rozumiem tego, co ja mam tu zrobić i czemu to tak działa, jak działa. A, ja to mogłem zniszczyć. Nie, nie było trudne. Co to? Ło! Co to za fifąż? It looks like amber. Hmm. But it looks a bit heavy anyway. Can you handle it? No jak nie. X? Bursztyn. A. Ło, co to tam się oczka świecą? Niech zgadnę. Nie. Myślałem, że może znajdziemy w końcu ten ołtarz i na tym ołtarzu coś ciekawego wykminimy, ale niestety nie. No to szczwane wejście, no. Dobra, idę z fifążem. Fifąż. Będziesz upośledzony od tego rzucania, co? Opa! Looks like the kind of machine we need. Not that I read those documents very thoughtfully. Anyway, let's get in there. I'm pretty sure that's what it said. 100% tak. A. Did it work? Well, I mean, of course it worked. I told you so. Named Roflimo. Harmless. Has an excellent appetite. Blah, blah. Something about Amber. So, what should we do with it? Pytasz dzika, czy teraz w lesie? O, on rzeczy daje! Otwórz notatkę, jod. Kur. Otwórz dziennik, okej. No ciekawe, ciekawe rzeczy. Ciekawe rzeczy mówicie. Nic mi to nie powiedziało. I must admit, his artistic skills leave a lot to be desired. I can do better. Nie mówcie, że on tu coś narysował. Nie. Łóżko Roflimo. Każdy Roflimo w pociągu potrzebuje prostego łóżka. Można budować tylko na platformie wagonu. Po jednym na każdej. By zaprosić do pociągu więcej Roflimo, musisz stworzyć więcej platform. Ulepsz silnik, by to zrobić. Ciekawie. Ciekawie, ciekawie, dobra. Zbuduj łóżko w pociągu. Okej. To już przeczytaliśmy nawet. Jak zbudować łóżko Roflimo? Roflimo. Nawet możemy go zrobić. Tu śpi Roflimo. A tu się nie da, patrzcie. A tu się już da. Ciekawe. Roflimo! Masz wyrko. Take this horrible artist doodles away. I hope he has better talents. Zmniejsza koszt paliwa przy wytapianiu żelaza i miedzi o 10%. Wow, kowalstwo 1. Zapewnia szansę na stworzenie dodatkowej sztabki przy wytapianiu miedzi lub żelaza. Roflimo to pełnoprawni członkowie załogi, którzy pracują i jedzą. Możesz zlecać im pracę przy maszynerii, ale musisz uznać ich preferencje. Roflimo jedzą po każdym opuszczeniu zajezdni. Mogą jeść pożywienie z pojemników pociągu lub być karmione z ręki. Roflimo będzie smutny, jeśli nie otrzyma pożywienia lub dać mu pracę na nowym stanowisku poza zajezdnią. Aha. Nie wiem, czy ja cię zaprosiłem? Roflimo. Gdzie jesteś, Roflimo? No, gdzie jest ten Roflimo? No co ty tu robisz, ej? Wyrzuć? Roflimo. Dobra, nakarm na jedzenie. Daj przedmiot, wypuść. Kowalstwo, talenty, wytapianie, efekty. Już 40 punktów zadowolenia, brak dekoracji. Nie będziesz Roflimo. Jesteś piękny jak aktor. Będziesz pierwszy załogant. Tutaj przedmiot. Grzyb, ulubiony przysmak Roflimo. Nie, nie dostaniesz nic, aktor. Mam nadzieję, że... Wyrzuć?
Nie, nie będę cię wyrzucał. Nie ma takiej opcji. Dobra, idę sobie postrzelać jeszcze, bo znając życie, to właśnie tutaj będzie strzelando. Tylko tak. Użyjmy sobie trochę tej wody. Bo wiem, że dostanę w papę. I to mocno zaiste. Była amunicja pewnie, no standardowo. Nie wiem po co, ale okej. Bardziej się cieszę z tego drewna. No, już. Buja! Nie wiedzą o mnie? Co ty jesteś, kurwa, opancerzony? Już chyba nie. A on nie żyje, okej. Piciuś kolorowy, tu jesteś. Ale ty masz cela, ale ty flankujesz. Dobra, bania. Wszyscy? Tak się pięknie wyjął. Nic z was, moduł broni, dobra. Ale nic tak naprawdę ciekawego nie poleciało. Jestem rozczarowany. Nowa broń, kochani, w końcu coś nowego. Fuck yeah. Nareszcie, w końcu jakaś. Ale czy ja wiem, czy to taka fajna broń? Czemu nie mogę przeładować? Ammo. Chciał to przeładować. Co to za artefakty? Grafa mi siada? Nie, no raczej nie. Nowa broń, fuck yeah, w końcu. Zobaczcie, człowiek by pojechał, jakby tak podążał za questami stricte. Nie miałby nowej broni. A tu jeszcze jest jakiś moduł fajny, pewno. Do rewolweru? Nie. Nie mam miejsca. Fuck. Nieskalibrowany magazynek premia. Buja. Dobra, ale sobie przejdźmy tędy. Może coś jeszcze dobierzemy. To nie zabierze nam aż tyle miejsca w ekwipunku, no ale dobra, niewiele tego tutaj zostanie. Nadal nie wiem, co zrobić z tym. O. Dobra, może coś nam narrator powie teraz, co? Ty nic o mnie powiesz? To jeszcze nie jest to. Nie ten etap. Nie ten etap. Dobra, idziemy się rozładować i wrócimy się tu jeszcze oczywiście po resztę rzeczy. Nie odpuszczę, na pewno, na modułów na pewno nie odpuszczę, to możecie być pewni. 24 minuty odcinka, no akurat myślę. Jest spoci. Łóżko. To nie. Jakieś modułki sobie tu zostawimy, te pierdółki. To nie. No jest kolejne moduły, kolejne moduły. O, właśnie, czy my możemy sobie zmodyfikować naszego wzmacniacza? Tak. Ilości obrażeń, czyść celności, stabilność, szybkostrzelność. Wow.
Nice. Korpus fioletowy, fajnie. Ej, my tu jeszcze możemy sobie nachalny wzmacniacz. Spójrz, korpus nie. Zmień. Dłużny kumpel? Ty masz takiego, że jesteś fioletowy. Ty tu niestety nie ma. Magazynek chyba też będziemy mieć jeszcze jakiś. Chcę w ogóle go naprawiać, aha. Fajne. Podoba mi się fajne. Tylko teraz, kurczę, my nie mamy zbytnio miejsca. Ciężka lufa kumpel. Kumpel to było to, tak? Tak. Gdzie ja wam to wszystko powkładam? Gdzie ja wam to wszystko powkładam? Ja nie mam na to miejsca. No dobra, mam na to miejsce. Tu. To może żyć sobie tutaj. To tu. A te standardy muszę powywalać. Dwa materiały organiczne, ale nie dostaliśmy żadnych za to nasionek. To mnie troszeczkę martwi. To znaczy, to są po prostu jednorazówki, ale bezużyteczne w takim razie. Tworzenie tutaj jakichkolwiek farm jest bezużyteczne. Moduł rewolweru też niezbyt. Jakiś dobry, tylko raczej taka podstawa. Raczej taka podstawa. Która mi się zbytnio nie przyda. Zbieramy jeszcze to. Dobra, i to było wszystko. Tam już przejście nie było. Lecimy dalej. Ja, no to jest fajne, to jest fajne. Lubię to. Ja mogę Bebzikowi zlecić jeszcze tych zajezdni jakąś robotę? Panie Bebzik, panie aktor. Do roboty się proszę wziąć, a nie siedzieć na... Właśnie, gdzie ty jesteś? Nie wiem, gdzie on jest. Informacje o pracowniku. Nie przepisano pracownika. No jak nie? Aktor. Zadowolenie 60%. Pracuje przy dostępne. Dawaj aktora. Pracuje tutaj. Tak, jest. Jest, jest, jest. Wytapianie. No tylko tyle, że nie będzie tego, nie będzie przy 10% więcej. 10% mniej, przepraszam, węgla. To jest wzmocnienie zajezdni. Wow, do nową notkę. Stwórz skrzynię i amunicję, to nie to chyba. Problemu w pociągu. No to już było. Znaleźliśmy dziwne stworzenie w jakimś laboratorium. Z dokumentacji wynika, że nazywa się Rob Limo. Jest całkiem uroczy i nawet przyjazny. Zabrałem je do pociągu. Ciekawe, jak go opisać. Wielko oka, hybryda żaby i kota z mackami. Łe, łe, łe. Dobra. Nic tu już więcej nie ma. Rolf Limo mamy naszego. Tylko tak, tylko, no serio. Uważaj, uważaj, gagatku, bo ja teraz mam dobrą broń. Chciałem, że on książkę czyta. Chciałem, że on książkę czyta. Na razie sobie to wrzucę. Nie zaczynaj. Coś mnie tu pykło. Ciężki korpus, wielkosiężna lufa, pisklak. Nie wiem co to jest, ale git. Ale buja. Tutaj nie, tutaj nie, tutaj nie. Tutaj jeszcze było chyba. Lufa kumpel.
my coś? Ten poleciał? Nie wiem, czy poleciał. Zmieni. Magazynek mamy jakiś? Nieskalibrowany magazynek. Szybkość przeładowania plus 0,3, a magazynek plus 1. Rolf Limo. Dobry. A, nie wziąłem tej broni. Fuck. Dobra, może jeszcze mnie nie zje. Czyli 10 pocisków. Nie wiem, czemu tam było więcej. Lufa. Dalekosiężna lufa. Pisknak. Magazynek plus 6. O Jezu, sporo celności mniej. Szybko strzelnąć więcej. Sporo. Magazynek więcej, żeby przedwać zasięg. Ale minus obrażenia. Zastanawiam się nad tym. Uchwytów nie mamy, zapasu nie mamy, celownika też nie mamy. To lufa. Nie wiem, czy chcę to zmieniać. Jesteś ty, długa, nie? Ty kurde dam, ja cię pogryzę. Ja cię pogryzę, tak? Piskuj, masz rację. Stare baby jebać prądem. Ojej. Trzeba z tego walić. Już nie ma tych min? Chyba nie ma. Go! To dużo tego jest. Ja normalnie ci nakopię do dupy. Gdyby nie te miny, byśmy inaczej gadali w tej chwili. Nie rozumiem po co to, ale okej. Już, lepiej ci. Lecisz znów. O, leci na kopie. Ale ci na kopie. Podleć tylko. Podleć tylko. Ciekawe, czy był teraz taki cwany. No dobra, ale tak. Bo ja chciałem ogólnie sobie tutaj zacząć trochę wytapiać tych rzeczy. Ale jeszcze jedno. Jeszcze jedno, bo chciałem zobaczyć, czy naszą. Ten nasz tutaj. Rewolwer. Przeżywania plus jeden zasięg troszeczkę mniejszy, no ale dobra, ciężka lupa może być. Korpus. Ile tych min może być, matko? Naprawdę te miny nawet nie są przeszkadzajkami, tylko kreatorami. Jezu, ekwipunek pełny. Najmniej tego dziada zabiliśmy. No i tego nie weźmiemy, prawda? Jest skóra wzięta. Zmień. Strzelność, ale tak, obrażenia mniejsze, celność mniejsza. Tylko szybkość przeładowania daje. Kurde. Stabilność magazynek plus 2, ale obrażenia mniejsze. Plus 30, w sumie tutaj nie byłoby źle. Co się dzieje? Ej, co jest, co jest, co jest, co jest? Oh, no, 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 no. Ej, no nie za dużo was trochę teraz się porobiło. O, brak miejsca. No pewnie. Jasne. Oj.
tutaj to baraku trzeba wsadzić. Nie jest nam to na razie potrzebne. Tak nie mamy na to miejsca. No i za dużo tego, kurde, za dużo tego. I myślę, że może być teraz ciężko to ograć. Co to było? A borda... To, on mi amunicję zmienia. Ile lutu? Wasz kolega dał mi nową broń. A ja nadal nie umiem strzelać, spokojnie. Ty jesteście bezpieczni. A jednak może trochę umiem. Najgorsze jest to, wiecie co, ogólnie najgorsze w strzelaniu tutaj jest to, że to nic mega niecelna. To jest naprawdę mega niecelna. Wszystko? To będzie do słupaku? Chyba tak. To nawet ciężkie nie było. To nawet ciężkie nie było. A dobra, myślałem, że już nie mogę tego wziąć. Czasem wystarczy ich troszeczkę rozgonić i widzę, że da się to wziąć. To po niektóre rzeczy da się wziąć bez problemu. On tak znika. No, to ty tak znikasz, przyjacielu. Dobra, drewno i sztabki. Sztabki możemy zrobić, to od razu sobie je zróbmy. Sobie zamienimy, potrzebujemy 20. Byk. Nie miałeś pracować, gnojku? Pracuj! Aktor. Formacja pracowników. Nie widać, żeby pracował. Aktor się opierdala. Czyli nic nowego. Czyli jest zdrowy. Czyli jest zdrowy. A? Przytapiej się. Przytapiej się. Ty za robotę bierz, a nie, ty będziesz oglądał. Musimy zrobić porządek z tymi skrzynkami, bo mamy za dużo rzeczy. Ja nie wiem, jak jeszcze można to ogarniać. To jest potrzebne, co nie jest potrzebne. Możliwe, że te podstawowe rzeczy, podstawowy korpus, podstawowy ramol? Czyli może ja te podstawy powinienem wyrzucać. To nie wiem, czy ja to mogę potem sprzedawać gdzieś czy coś. No właśnie, gra nam tego nie tłumaczy. Gra nam tego nie tłumaczy, dlatego ja to zbieram. I będę to zbierał do czasu, aż się nie dowiem. No i zrobiło nam się takie miejsce. To oczywiście wsadzimy tu, gdzie jest jego miejsce. W sumie tego miejsca tak nie za wiele jednak. Jednak nie za wiele tego miejsca, szczególnie, że tu już 3. Tutaj na szczęście nie ma, no ale tu jeszcze jedno, więc jeszcze jedna skrzynia by się przydała. Jeszcze jedna skrzynka by się przydała.
I w sumie większość tu idzie. Większość tu idzie właśnie na... na bronię. Na komponenty do broni. Jezu, co on ma pod spodem? Nie będę mu się patrzył na mackę. To jest jeszcze jeden magazynek. No nie, no za dużo tego jest, no. Mega za dużo. Mega za dużo. Dobra, tutaj możemy sobie skórę wsadzić. Skóra jeszcze jest. Tutaj sobie możemy tą chemię wsadzić tak właśnie z boczku. Tak właśnie z boczku. To już będą komponenty, które są przerobione. To możemy sobie też tutaj posadzać. Tłuszcz nadaje się tylko i wyłącznie do przepalania, więc... więc, że tak powiem, nas to nie boli. Róbmy sobie tego więcej. A, tylko jedną możemy, okej. Okidoki. O, amunicja. Teraz mi się amunicja przyda. Teraz mi się ammo przyda. Tylko tak, troszeczkę dziwi mnie to, że nie mamy jeszcze żadnych upgrade'ów do pociągu. Tylko i wyłącznie jakieś głupie, wiecie, rozdrabniarki, które w sumie nie możemy jeszcze użyć. Nie są praktyczne dla nas. A nie ma takich rzeczy właśnie jak... nie ma takich rzeczy, na przykład jakieś osłony, nie wiem, barykady. No takie, wiecie, no wiadomo, na Irli nie dadzą nam od razu całego wagonu. Zresztą normalnie ciuchcia i tak dalej wszystko jest. Ale przydałyby się takie podstawowe rzeczy. U? Brak miejsca. Brak miejsca. Tu już wszystko wzięte. Ruszamy dalej. Ale moi drodzy, do której teraz patrzę 42 minuty odcinka. Myślę, że zakończymy sobie w tym miejscu. Dosyć spokojnym miejscu. W szczególności, że nie musimy się spieszyć jeszcze. Nie wiadomo gdzie. Sobie odstawmy. Myślę, że zakończyć ten odcinek będzie jak najbardziej spoczy. El Croci. Też możemy sobie zostawić. A tutaj resztę tego pierdolnika sobie zostawimy. Dobra, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach. Ja sobie filmu grał do was Shira. My się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Void Train. Trzymajcie się. Hej, hej.